Ula, chodź coś zobaczysz. Tysiące muszel nas przywitały. Wow, normalnie jak w Piratach z Karaibów. Bo ta wyspa to jest królestwo skalopsów. Teraz nie wiem co to jest, pewnie jakieś małże. To znaczy nie pamiętam po prostu. Ale sprawdzę później na necie i napiszę w komentarzu. A tymi łódkami to się wszystko przewozi. Ryby, cement, jakieś kije z bambusa i tak dalej. Po prostu wszystko transportuje. No z wielką walizką turyści to tu nie powinni się zapuszczać. A śmiali się ze mnie, że kupiłem plecak z kółkami. Teraz jedziemy na oddzielnych motorkach, już nie na jednym. Ale za 10 peso? Nie no, za 20 peso jedziemy. Miało być 30, a jest 20. 20. Złoty 50. Lecimy! Tutaj to się żyje naprawdę native. Na tej wyspie jest ogólnie jedno miejsce, gdzie jest internet, nazywa się call center. I tam właśnie można złapać sieć. Podobno jest telefon, nie wiem tylko jak z internetem. Mam nadzieję, że też działa, bo jednak przepracować trochę, jak każdy. Jaki mamy domek? Mega, jak to zwykle po podróży bywa, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale wreszcie jesteśmy w domku. A domek jest trochę masakryczny. Tu jest fajnie, ale tu już trochę mniej. Ale na szczęście widoki to wynagradzają. Tam są takie klifiki, tu są takie palemki, a tam jest takie morze. Dobytek uli jeszcze nie dał. Co kupujesz? Banany dla dzieci. A. No i dla nas chciałam. Chciałam dla siebie, a później... Szyja kurczaka. Chorizo. Chorizo, yeah. Chorizo. But do you have chicken head also? No. Na wcześniejszym stoisku była głowa kurczaka, a tutaj tylko szyja. A to jest woda. Myślałem, że ryby tak magazynują wodę. No, we wanna take a walk because we like the area, just to see, you know. Filipińskie podejście do prądu. Nawet tutaj wydawałoby się jakaś mała zapomniana wysepka, ale kosz musi być. To jest kosmos.